wytrwałości w dążeniu do ich realizacji, a także stale powiększającego się grona. W poniedziałek 25 listopada z wizytą u burmistrza Bielawy gościli zawodnicy drużyny juniorskiej Bielawa Owls, którzy po raz kolejny zostali mistrzami Polski, pokonując silne wrocławskie Pantery. Duma i jakby satysfakcja z tego, że w sumie z niewielkiej miejscowości na tle dużych miast, jak chociażby Wrocław, w którym Owlsi spotykali się w finale, no pokonać takiego zacnego rywala, to jest no tym bardziej szacunek. I tak jak tutaj już rozmawialiśmy wcześniej, futbol amerykański w Polsce jest popularny od kilku lat, może od dekady, i wtedy zdobyć mistrza Polski, a dzisiaj to jest jakby dwa odrębne światy. W tej chwili no ta czołówka bardzo mocno się zacieśniła i tutaj każdy mecz trzeba wyszarpać na boisku. Stąd też no mówię, coraz większe miasta z większym budżetem, z większymi możliwościami, no, chociażby szerokiej kadry, zderzają się ze skałą naszych Owlsów. No i to cieszy, więc no, my będziemy tutaj jako samorząd oczywiście wspierać te organizacje. No i chcemy, żeby te laury przywozili co roku. Mamy bardzo dobrze wyszkoloną drużynę. To nie są chłopcy, którzy futbol zaczęli grać kilka miesięcy temu, tylko wielu z nich ma za sobą 2-3 sezony, nawet 4. Bo drużyny juniorskie mogą w Polsce grać od 14 roku życia. Wiadomo, że ci 14-latkowie no nie stanowią trzonie zespołu, tak, ale właśnie to szkolenie od 14 roku życia idzie w górę i powiedzmy zbierane większe plony w momencie, kiedy oni mają na przykład właśnie 18 lat. Wielu z tych chłopaków ma 18 lat i to jest ich ostatni sezon w juniorach. No i tu pokazali swoją klasę. No naprawdę wszyscy ci, którzy widzieli mecz finałowy pomiędzy nami a Wrocławiem, mogą powiedzieć, że to był naprawdę futbol, jeżeli chodzi o Polskę, na najwyższym poziomie. Naprawdę zadziwialiśmy, myślę, niejednych zawodników seniorskich, jeśli chodzi ogólnie o poziom sportowy. Jak my to robimy? Ja się naprawdę sam zastanawiam, tutaj czapki z głów przede wszystkim przed chłopakami, przed sztabem trenerskim, ponieważ my naprawdę, dysponując bardzo skromnymi środkami, które mamy, stanęliśmy naprzeciwko, w finale oczywiście, tak, stanęliśmy naprzeciwko drużyny, która ma naprawdę wielomilionowy budżet, sponsor główny Tarczyński S.A. I to nie jest taki jakiś tam drobniutki sponsor, tylko to jest pan, który jest, pan Tarczyński jest generalnie bardzo tak sercem zaangażowany w futbol amerykański w Polsce i od lat, choćby w związku z tym, że jego synowie grali kiedyś w futbol amerykański, więc tam naprawdę bardzo duże środki są położone na ten klub i wyglądało to troszeczkę tak, co ja już przysłowiowo kiedyś powiedziałem, jak walka Dawida z Goliatem. Stajemy naprzeciwko świetnie zorganizowanej drużynie, 15 ludzi w sztabie treningowym, nie wiem, 7 trenerów, 2 czy 3 Amerykanów, jacyś masażyści, jakieś specjalne napoje i tak dalej, łączność radiowa pomiędzy trenerami, a naprzeciwko nich stajemy my, drużyna dobrze wyszkolona, ale bez takiego zaplecza technicznego, tak? Ale graliśmy jak równy z równym, mecz był bardzo wyrównany, naprawdę fantastyczne widowisko do samego końca, no właściwie my wygraliśmy to spotkanie w ostatnich sekundach. To był mecz, który trzymał w napięciu do, nie wiem, 5., 4. sekundy przed końcem i nie było do końca wiadomo, kto wygra, była wielka szansa jeszcze na ewentualny remis i rewanż ze strony Wrocławia, no ale szczęśliwie my wygraliśmy w ostatniej chwili. Wyszliśmy, było nas ponad 20, ledwo około 25. Przeciwników było prawie 40, to robiło wrażenie w tej liczbie osób, jaką rekrutują w tym mieście. No nam udaje się to zamieniać bardziej w jakość, nie ilość. Tych zawodników, których rekrutujemy, jest ich mniej. Wymagania mamy dosyć spore, więc można powiedzieć, że jest troszkę taka selekcja naturalna. Jak ktoś już się utrzymał u nas w grupie, no to świadczy o tym, że jest gotowy grać w futbol. I tak też się dzieje. Mamy mniejszą liczbę osób, ale naprawdę są to osoby wykwalifikowane, które świetnie sobie radzą na boisku i to jest bardzo pozytywne. Dużo też wymagamy dosyć od nich. Wymagamy, aby trenowali na siłowni i faktycznie ci zawodnicy według gdzieś tam wskazówek trenerów podążają na siłownię Aquarius. Tutaj mają dosyć ciekawy obieg, żeby się rozwijać. I faktycznie są takie godziny, gdzie można wejść na tą siłownię, powiedzmy 17, 18 i 60% sali to są nasi juniorzy, którzy ciężko pracują, żeby obronić kolejny raz złoto. I mam nadzieję, że tak też będzie w przyszłym roku. Czyli chłopaki nie mają kompleksów? No nie, zdecydowanie nie. I oczywiście szykujemy się do tego, bo to jest naprawdę wyzwanie, kiedy przyjeżdża dumna Warszawa czy dumny Wrocław. Tamci zawodnicy naprawdę z racji tego, że mieszkają w dużym mieście, są naprawdę mocno, o wiele bardziej odporni psychicznie niż tutaj nasi małomiasteczkowi, że tak powiem, chłopcy. Ale szykujemy ich do tego, mówimy o tym, że to będzie, żeby zobaczycie, że spotkacie dumnych i pewnych siebie zawodników i musicie być na to gotowi. Oni faktycznie, kiedy wychodzą na mecz, już są w 100% gotowi, żeby mierzyć się z tak silną drużyną. Weszliście na to boisko, widzieliście tych chłopaków i mówisz, o kurde, będzie ciężko. No na pewno ich liczba robiła też wrażenie. Wychodziliśmy dużo jakby bardziej okrojonym składem.
COVID-em też, dużo osób u nas miało kontuzję. No i to też była taka wielka niewiadoma, co tam się stanie w tym finale. Ale jak wygraliście, to czuliście, że jesteście prawdziwym, mocnym, silnym zespołem? Tak, dokładnie. No i to też była wielka też ulga. Byliśmy przygotowani na wszelkie możliwości na boisku. Wiedzieliśmy, że może to być mecz, w którym będzie cały czas równa walka. Mógł się zacząć tak, że będziemy przegrywać i wtedy będziemy musieli gonić wynik. Też byliśmy nastawieni na sytuację, że mogłoby być tak, żebyśmy po prostu dominowali. No ale okazało się, że jednak był to naprawdę mecz na wysokim poziomie i daliśmy radę. Żeby stworzyć taką drużynę, musi być dobre zaplecze. Trener ciśnie? No trener jak najbardziej. No, treningi nie tylko na boisku, jak i na siłowni często nam pomaga, podpowiada. W tym sezonie na przykład juniorzy trenowali też z drużyną seniorską. Było to 4 treningi w tygodniu plus 2 mecze w weekend czasami nawet. Także to naprawdę bardzo duża dawka futbolu i... No, żyjemy futbolem nie tylko na boisku, ale też poza nim, tak? Cały czas próbujemy być na biegu. Gratulujemy wspaniałego wyniku i trzymamy kciuki za kolejne wygrane mecze.